Dzisiaj zajmiemy się, chyba najfajniejszą rzeczą w boksie, lewym sierpem, w ogóle sierpami. Dobra. Podstawa. Ręka na samym początku idzie lekko do boku, hop. Po czym do przodu, prawie jak cios prosty, hop. W kulminacyjnym momencie ją skręcam, tak. Łokieć, tu powinno być 90 stopni. Teraz tak, tu jest mniej więcej miejsce, gdzie uderzam mojego przeciwnika. Przyciągam, hop. I teraz szybciutko łokieć do połowia i wracam. W całości, hop. Tu. Hop. Praca nogi i biodra. Podniosę lekko piętę i dam kolano do środka. Zobacz. To jest taki wariant szybki do pół dystansu. Mogę bardziej skręcić nogę. O tak, kiedy chcę uderzyć z większą siłą. Na samym początku, jak uczymy się ciosu sierpowego, praca stopy to i ewentualny skręt albo kolano do środka z wyrwaniem pięty zostawiamy na później. Czyli sama podstawa. Hop. Co jest istotne? Praca biodra. Zobaczcie, tu jest pasek, będzie widać jak się skręca. Hop. Uderzyłem, ściągnąłem łokcie. Szybciej. Istotny jest moment przeciągnięcia. Przyciągnąłem i łokieć ściągnąłem w dół. Teraz zobaczcie sobie na tarczy. Tak jak na moich poprzednich filmikach, ważne są, ważny jest dystans. Dlaczego? Jeśli będę za blisko, będę uderzał tak, zobacz, tak. A jakbym sam się bił w głowę. Jak będę za daleko, to będę bił tak. Co nie znaczy, że taki szeroki cios nie ma racji bytu. Ale jak się uczymy na początku, podstawy najważniejsze, jak książka, zobacz. Tu. Jeśli jest źle, to co mówiłem na samym początku, przeciąganie. O tak. To jest tak jakby kogoś walną, otwartą ręką po przyjacielsku w plecy. To bardzo istotny element. Tu go trafiłem, ale to jest za słabo. Przyciągnął cios, ewidentnie. Pam. Teraz zobaczcie różnicę. Spróbuję go tak klepnąć, a potem przyciągnąć. A teraz będę przyciągał. Co jest jeszcze takim bardzo częstym błędem? Zamach. Tu i stąd ciągnę. To jest o tyle niebezpieczne, że to też nie widać. Jestem odsłonięty i w tym momencie, kiedy ja się szykuję do sierpa, może się wszystko wydarzyć. Noga, prawy, prosty zresztą. Tak, prosty. Dobra. Zapraszam Was na mój kolejny filmik. Prawy sierp.